Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Na dzisiejszą poranną wycieczkę zabrałem 3 drony i zastanawia się wiele osób, bo docierają do mnie pytania i tych pytań jest sporo. Jak to się dzieje, że jeden dron kosztuje na przykład, nie wiem, 10 tysięcy, a drugi 5 tysięcy, czy 3? A gdzie są te różnice? Wiadomo, że różnice główne są w kamerze, jeżeli chodzi o matrycę i możliwości nagrywania samej kamery, ale też różnice są w funkcjonalności. I dzisiaj postaram się pokazać te różnice w funkcjonalności pomiędzy trzema modelami. To jest Mavic 3, R2S, a także Mini 3 Pro. Zobaczymy sobie przede wszystkim, jak wygląda Active Track, jak wygląda Spotlight i POI, czyli tryby inteligentne dla 4K, 25 i 50. Jak wygląda Active Track, jeżeli chodzi o śledzenie? Czy daje radę śledzić z tyłu i z przodu dla poszczególnego modelu? Jak trzyma się z boku? Czy w śledzeniu jesteśmy w stanie przełączyć na wyższy klatkaż, na przykład 4K 50? Jak wygląda zoom podczas śledzenia? I tego typu kombinacje będziemy dzisiaj ćwiczyć. Krótkie wideo, góra 5 minut na każdy model, tak żebyście mieli rozeznanie, jakie są możliwości, co dany model potrafi, a czego niestety nie damy radę zrobić. Zaczynajmy zatem. To, co zrobimy w pierwszej kolejności, to przede wszystkim ustawienia. Ustawienia mamy 4K w 50 klatkach i to jest OK. Będziemy dzisiaj nagrywali tylko w trybie normalnym i to wystarczy. Balans bieli jest 5000. OK. I to, co sobie zrobimy przede wszystkim, to zobaczymy, czy działają tryby inteligentne dla 50 klatek. Active Track i spróbujmy od frontu śledzić. Gotowe, nie? Śledzi od frontu. Mamy to. OK, można nagrać. I lecimy do... jedziemy do przodu. On się powinien nawiązać w tej chwili. Jest Active Track czynny. Zaczęliśmy mniej więcej od wysokości około 4-5 metrów. I widać, że dron się nawiązuje. Nie leci mega płynnie, bo próbuję nawiązać się, jeżeli chodzi o tempo. Po chwili pewnie będzie już wiedział, bo on próbkuje przez pewien czas, więc te ruchy, jego lot nie jest płynny, ale po pewnym czasie powinno być OK. Teraz przechodzi do bocznego lotu. Widzimy to. I teraz przechodzi do pozycji tylnej. Tu mamy nisko przewody energetyczne. Ale mam nadzieję, że na tyle jest też dron nisko, że nic mu się nie stanie. On sobie tutaj dosyć swobodnie próbuje znaleźć pozycję i lata jak taki hiszpański toreador. Muszę popatrzeć, jak te przewody tutaj wiszą. My nie jesteśmy wcale. Spróbuję się troszeczkę obniżyć. One są dość wysoko. Powoli. Przechodzi pod nimi. Tak. Teraz przechodzi pod nimi. Jest wszystko OK. Jesteśmy bezpieczni. Także widać, że dla 4K w 50 klatkach wszystko pracuje bardzo ładnie, jeżeli chodzi o inteligentne tryby. Mieliśmy Active Track i Active Track też działa od przodu. I to jest ten stan, gdzie nie mamy żadnych kompromisów praktycznie, ja bym go tak nazwał. Nie mamy żadnych kompromisów w tym trybie. Spróbuję teraz zmienić na inny tryb, na przykład Spotlight. Troszeczkę odlecimy sobie. Zobaczycie, jak wygląda Spotlight. Polecimy do tyłu, trochę w bok, żeby pokazać auto z różnych stron. Teraz się do niego zbliżę. Fantastycznie można pokazać w 4K w 50 z przeróżnych pozycji i tutaj też przy Mavicu, a teraz akurat zgubił, bo jest trochę za nisko. I tutaj teraz przy Mavicu
jest tak, że ma praktycznie czujniki 360. Dzięki temu nie musimy się martwić, że nam wleci bokiem w jakiś obiekt, bo możemy spokojnie ogarnąć takie loty z różnych pozycji. Teraz jestem tak? Dobrze. I to była próba Spotlight. Teraz przejdziemy na Point of Interest. Point of Interest. Tylko troszeczkę dalej chciałbym być. Tu mamy wysoką kukurydzę, ale chciałbym, żeby krążył z taką średnią prędkością dookoła nas. Dobra. To jest POI. On się też nawiązuje do prędkości, z jaką porusza się auto w tej chwili. Ale mamy możliwości pokazania w każdej właściwie pozycji i zrobienia tego, co chcemy, stosując tego drona. Także w takiej sytuacji, że mamy klatkaż większy. I teraz spróbujmy jeszcze podczas tego powiększyć. Zobaczcie, teraz jest powiększenie dwukrotne i to też działa podczas nagrywania. Wszystko nam działa dobrze, czyli zarówno działa nam wyższy klatkaż, nie ma żadnego kropu. Ja spróbuję teraz zastopować nagrywanie. Przejdziemy do klatkażu innego. Momencik. Chciałbym nagrywać w 4K w 25. I teraz widać, czy był krop, czy nie. Popatrzmy jeszcze raz. To jest 25. A teraz jest 50. Tak, jest krop. Nieznaczny, ale jest. Dobra. Tak to jest widoczne. W tej chwili mamy dwukrotny zoom i w śledzeniu to działa brzytwa. Uważam, że to jest faktycznie bardzo dobry dron i w tym momencie jesteśmy zupełnie bez kompromisów. Możemy działać, nie zastanawiając się, czy coś możemy zrobić, czy nie. W przypadku R2S tutaj jeszcze przysłona jest do dyspozycji. Ja jej nie pokazywałem, nie używałem, bo jedziemy na 2.8, ale w przypadku R2S albo Mini 3 Pro już będzie widać trochę więcej kompromisów, które pokażę za chwilkę. Tak jak teraz może, nie? To, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o R2S, to jest też przełączenie pomiędzy danymi dronami, bo używam w tej chwili tylko jednej aparatury, DJI RC N1. I przechodzę do Connection Guide. Tutaj mamy wykaz dronów R2S i on po chwili aktualizuje oprogramowanie do danego modelu. Także zajmuje to mniej więcej minutę, dwie i dzięki temu mogę używać trzy modele dronów z jedną aparaturą. To jest świetne, naprawdę. Nie muszę dźwigać i targać i zmieniać za każdym razem aparatury, tylko mogę używać jednego iPada plus do tego jednego kontrolera. Gdybym zabrał ze sobą tę aparaturę z ekranem wbudowanym, tą DJI RC, niestety ona by nie była kompatybilna z R2S i to jest też ciekawostka. Natomiast kontroler, który jest kompatybilny oprócz tego ze wszystkimi trzema modelami w tej chwili, to jest DJI RC Pro, ale kosztuje też swoje, bo prawie piątkę. Wszystko mamy zrobione, możemy w takim razie startować. Jesteście gotowi? To lecimy. Teraz mam taką sytuację, że ustawiłem 4K w 50, starałem się dobrać podobne parametry. Mam tutaj filtr założony i zobaczcie, co się dzieje, że w tym momencie mam napisane, że niestety nie mogę używać Focus Track. Czyli dla 4K w 50 klatkach niestety już mamy kompromis, trzeba przenieść na 4K w 25 i wtedy dopiero zaczyna działać, ale zupełnie jest inny obraz. W tej chwili Focus Track nam działa, czyli na przykład Spotlight, Active Track czy POI, ale sytuacja jest taka, że nie działa nam niestety jedna rzecz, a mianowicie 4K w 50. Jeszcze raz, zobaczmy, jaka to jest różnica. Tak, tutaj mam ręcznie dobieraną ekspozycję i w tym momencie też muszę poprawić troszeczkę, bo jest niedoświetlony obraz. Go. Tak, jestem za nisko. No dobra, to spróbujmy w takim razie dla 5 metrów powtórzyć tę sytuację. Go. Teraz już jest w porządku. Trzeba będzie bardzo uważać, jeżeli chodzi o linie energetyczne. Jedziemy. Zobaczymy, co zrobi Mavic. Na razie się stara nawiązać do mnie. Lecę sobie spokojnie.
Powoli przechodzi do pozycji śledzenia z boku. Puszcza mnie przodem. Teraz już stopniowo przechodzimy do pozycji tylnej. Tak, i ustawia się, i już zagnieździł się z tyłu. I tak będzie to wyglądać przez cały czas, więc widzimy, że niestety, kurczę, ale w tej opcji nie mam możliwości śledzenia z przodu, tak jakbym chciał. Jest tylko opcja podążania za obiektem. Czyli dwa kompromisy de facto, to co zobaczyliśmy do tej pory. Pierwszy kompromis polega na tym, że nie można używać trybów inteligentnych w 50 klatkach na sekundę, chyba że zeszlibyśmy z rozdzielczością. Spróbujmy w takim razie przerwać nagrywanie. Ok, 2.7K chciałbym nagrywać w 50 klatkach na sekundę. Mamy to, jest tutaj pewien krop i teraz chcę to zaznaczyć. Nie da się. Z tego wynika, że niestety, nawet jak zejdziemy z rozdzielczością, spróbujmy 1080 w 50K, też Full HD, nie da się tego nagrać. A szkoda, bo to byłyby piękne ujęcia. Więc zostajemy 4K w 25 i to, co zrobimy sobie dalej, to był spotlight. Tak? Zaznaczamy go, drona. I teraz mamy spotlight. Zacznę nagrywać. Chciałbym nim tak polecieć, żebym widział i kontrolował sprawę, jeżeli chodzi o linię energetyczną, bo ona jest przed nami. Nie mogę się obniżyć, co ciekawe. Spróbujemy przejść w takim razie. Mam nadzieję, że przejdziemy tutaj. Jedziemy w takim razie do tyłu. Tak, on jest pod liniami. Dość wyraźnie jest pod liniami. Trzecia jest troszkę niżej. Mam nadzieję, że nie zahaczę. Dobrze, przerwiemy sobie na chwilę nagrywanie i przerwiemy sobie spotlight. Przelecę. I dopiero uruchomimy spotlight po drugiej stronie linii, tak jak teraz. Troszkę do tyłu. Teraz zaznaczę go i obrysuję. I jedziemy. Do tyłu poproszę. Tu będziemy widzieli, jak on się rusza już nam w trybie spotlight z tych poszczególnych pozycji. Tu jest wszystko ok, oprócz tego, że rozdzielczość mamy 4K w 50 klatkach. Parametry nagrywania są zmniejszone. Oczywiście nie ma też czujników bocznych, tu trzeba być świadomym. Czyli gdybyśmy mieli taką sytuację, że tutaj są jakieś linie energetyczne i tak dalej, to byłoby ciężko z tym i mogłoby się wydarzyć tak, żeby niestety, ale nie dało rady. I to, co było ciekawe też, Mavic 3 wyczuł mnie w takiej sytuacji, a ten dron niestety, ten model nie wyczuł zmiany odległości i już nie złapał ponownie śledzenia. Dobra, zaznaczmy wyraźnie tutaj obiekt. Point of interest. Do góry, go. Dobrze, teraz krąży, fajnie. No to lecimy. Zobaczymy sobie, jak on się nawiązuje w tej chwili. Przyspieszyłem delikatnie. Poi jest ok. Działa bez zarzutu. Trzeba zwracać uwagę na boki. Tu nam się akurat zwiększa wysokość. On za chwilę to wyczuje. Teren nam podchodzi do góry. Ja poczekam chwilę, niech on się nawiąże z innej strony, bo inaczej nas zgubi tej kukurydzy. Żeby on podleciał troszkę wyżej. O tak, w to miejsce. No i nas już tutaj gubi. To widać, nie? To jest ten etap, kiedy nas zaczął gubić i nie nawiązuje się. Dobra, wnioski są takie. Po pierwsze, on w tym trybie nie filmuje w 50 klatkach na sekundę. Po drugie, nie ma czujników bocznych. Po trzecie, wysokość wymaga od nas większej, około 5 metrów. Nie wiem dokładnie, czy to było 5 metrów, czy 3, ale wymaga tego, żebyśmy się wznieśli. Po trzecie albo czwarte, jak już nas zgubi, to nie nawiązuje się. Mavic 3 bardzo fajnie wrócił i nawiązał się, więc
widać, że jest to pewien kompromis i ten procesor tutaj nie ogarnia pewnych rzeczy. Już wiemy mniej więcej, za co płacimy. Zobaczymy sobie za chwilę, jak będzie się sprawował Mini 3 Pro. Przełączymy teraz na Mini 3 Pro. To jest ten dron. Aktualizacja oprogramowania. Jest. Świetnie. Tryb normalny, tutaj sobie zrobimy może automatyczny na minus 0,3, tak powinno być ok. No i próbujemy, słuchajcie. Pierwsze co, zaznaczam niestety, unable to use focus track. Czyli widać, że nie damy rady w ogóle wykorzystać tego, więc przełączamy się w 4K, na 4K w 25 klatkach. Wtedy można podziałać, tak? Tutaj wszystko gra, active track, trace, go i od razu widać, że dron jest za nisko. Spróbujmy jeszcze raz. Active track, trace, go, dron za nisko. Lecimy dalej. 5 metrów, tak, jesteśmy 5,1. Active track, trace, go. W tej chwili zaakceptował. W takim razie zaczynam nagrywać i lecimy. Zobaczymy, co nam wyjdzie w tym momencie. Śledzi nas ładnie. Zobaczmy, jak wygląda zoom. Zoom też jest dwukrotny. Nie sprawdzałem tego w przypadku R2S, ale tutaj widać, że spisuje się w miarę ok. Przełączyłem go na pojedynczy. Ma pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o reakcję. Natomiast daje radę, jeżeli chodzi o śledzenie z przodu. Każdy ten model inaczej się zachowuje. Zwróćcie uwagę, że ten ogarnia takie rzeczy i to całkiem sprawnie sobie leci. R2S od razu miał taką sytuację, że mnie przekierowywał, z siebie przekierowywał do tyłu i podążał za autem, natomiast tutaj przepięknie leci i Mini 3 Pro już pod tym względem jest ciekawym modelem. Dobra, to jest to. Teraz zastopujmy mu ten tryb i chciałbym przejść do Spotlight, tylko troszkę z boku, żebyśmy widzieli, jak on się nawiązuje w stosunku do linii energetycznych i przejdziemy teraz nim pod liniami. Chciałbym pokazać auto z różnych stron. Troszkę do tyłu sobie dajmy drona, odejdziemy elegancko, trochę do tyłu jeszcze, bardzo fajnie patrzę, jak wygląda sytuacja względem linii i teraz można było go obniżyć i on lepiej się zachowuje niż R2S w tych trybach inteligentnych Focus Track. Zobaczcie teraz, teraz sobie delikatnie przejdę tu, na drugą stronę i genialnie pokazuje całość, nie? Zostawimy sobie go teraz, drona, zobaczymy, czy mnie zgubi, czy nie. Nie, nawiązał się i jest w porządku. No to dobra, to jeżeli jest w porządku, to pojedziemy sobie teraz trochę w prawo i do przodu. Mam nadzieję, że nie zahaczę o kukurydzę i chciałbym polecieć trochę wyżej i odejść do tyłu. Bardzo ładnie sobie radzi, naprawdę petarda pod tym względem i trzeba mu przyznać, że to jest naprawdę ok. Dobra, zmienimy mu za chwilę, jak troszkę się zbliży, tak jak teraz, zmienimy mu tryb na Point of Interest. Tak, mam ostrzeżenie, że Obstacle Avoidance nie działa w tym trybie, więc trzeba uważać. Krążę dość wysoko, ale idziemy. Tu jest wszędzie miękko, a dron ma DJI Care, więc najwyżej będę go szukał za chwilę w kukurydzy. To się okaże, jak on nam się nawiązuje. Przede wszystkim lecę bardzo i jadę bardzo wolno. I on widzę, że z nawiązaniem ma tak sobie, ale stara się. Zwiększymy mu troszeczkę odległość. W tej chwili drążkiem pociągnąłem prawym na dół. Zobaczymy, czy mnie zgubi w tej kukurydzy, czy odzyska sygnał. Widzę, że tu jest kiepsko, ale chwycił mnie znowu. Czyli widać, że oprogramowanie inaczej działa niż w R2S. Lepiej. Dlatego, że Mavic 3 potrafił mi odzyskać śledzenie, R2S nie,
a widzimy, że miniacz też potrafi. I to działa bardzo fajnie. Nie? Druga próba. Utracił. On zaraz utraci siebie też w tej kukurydzy. Ale jedzie z koksem. I dał radę. Pięknie. Odejdziemy troszkę dalej, żeby miał większy dystans. Odejdziemy sobie tutaj. I tu bardzo ładnie to wygląda. Widać, że spisuje się na medal. Naprawdę super. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, z tego malucha. Oczywiście ma swoje też różne takie ciemniejsze strony. Nie nagrywam nam w 4K w 50 w śledzeniu, ale mimo wszystko jest to bardzo dobry dron i za tę kasę dobrze się spisuje. Fakt, że jest dla wielu osób drogi, natomiast funkcjonalnie on już jest o niebo lepszy od Mini 2. Można z nim zrobić naprawdę dużo i całkiem dobrze daje radę. Teraz się zupełnie zgubił. W takim razie zrobię mu stop, bo on próbuje się nawiązać, ale jak tak będzie się próbował nawiązać, to jeszcze sam zginie. Więc podniesiemy go i w trybie ręcznym tutaj wrócimy. Słuchajcie, mamy mniej więcej przegląd sytuacji, wiemy, jak to wygląda pod kątem funkcjonalnym. Mavic 3 jest zdecydowanie bezkonkurencyjnym dronem i bezkompromisowym. Tam jest wszystko, można by rzec. Natomiast jeżeli chodzi o R2S, został trochę z tyłu. Mam wrażenie, że pod kątem firmware, że DJI nie poszło z rozwojem tak mocno tego produktu, jak na przykład z Mini 3 czy z Maviciem 3. Mini 3 całkiem dobrze sobie radził, śledził nas pięknie z przodu, ma zoom, daje radę, odzyskuje śledzenie, gdy zgubi. Fajnych parę cech ma. Kompromisem jest to, że nie ma bocznych czujników i fakt, że nie jest też aktywny w inteligentnych trybach, jeżeli podniesiemy mu klatkaż do 50. Mam nadzieję, że ten test dał Wam trochę wyczucia i rozeznania, jeżeli chodzi o poszczególne modele, bo to mniej więcej się tak rozkłada w całości też, jeżeli przerzucimy to na przykład na jakość kamery, czy parametry, czy inne cechy. I tak to faktycznie wygląda, także w DJI jest tak, że za co zapłacimy, to mamy. Ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę i zastanawiasz się, jaki model kupić, skorzystaj też z darmowego mojego warsztatu Pierwsze kroki z dronem. Tam pokazuję te i ułatwiam te pierwsze czynności, wybory, omawiamy na przykład wizję tego, co chcesz zrobić z dronem i wybór modelu pod to, bo w tej chwili wybór jest naprawdę szeroki i trzeba mieć troszeczkę rozeznania. Jeżeli jesteś już bardziej zaawansowany, mam też warsztaty produktowe i aplikacyjne, zapraszam Cię do przejrzenia i sprawdzenia, co jest w gamie naszej Akademii. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym epizodzie, może już nawet jutro. Do zobaczenia, cześć!